Jeszcze przed pobytem w więzieniu miałeś pewne problemy z hazardem, grałeś na automatach. Jak z dzisiejszej perspektywy postrzegasz tamte czasy i tamte przygody? No, najgorszą głupotę, jaką robiłem. No, wiesz, przegrałem naprawdę kawał dobrych pieniędzy, jakby to teraz podliczyć. No właśnie, gdybyś miał podliczyć wszystko, co przegrałeś, to jaka by to no, była? Na pewno to bym miał dom w Warszawie. No. Mhm. To jest około 450 tysięcy złotych. No. Pamiętam dobrze, jak przegrałem w jeden dzień 30 tysięcy, potem poszedłem, wyciągłem coś tam jeszcze 20, potem już nie miałem nic, bo tak wszystko przegrałem swoje. Ten. Pożyczyłem od kolegi tam ileś tam tysięcy, przegrałem to, potem pożyczyłem już na jedzenie, bo nie miałem, też to przegrałem. To jest po prostu masakra. Czułeś, że nie masz nad tym żadnej kontroli? No, nie, była chęć odegrania się i odrobienia się tych pieniędzy i powiedzenia, no dobra, to ja już odegram się, to już kończę, już nie gram. A tak naprawdę było, że nigdy się nie odegrałeś. Niby przegrałem wcześniej, nie wiem, 40-50 tysięcy, przyszedł dzień, że trafiłem 5 ódemek, wygrałem chyba 11 tysięcy, byłem takim szczęśliwym człowiekiem, a cię wygrałem, zajebiście, to tamto, a później, dwa dni później to wszystko przegrałem i to takie, tylko że ja nie grałem tam na 10-5, tylko grałem na stówkach, na stawce kręcenie za 100 zł, idiota, no nie, to jakim trzeba być idiotą, teraz już mogę tak powiedzieć, żeby kręcić sobie ciężko zarobione pieniądze, po prostu na jedno naciśnięcie, zależne od maszyny, a nie od ciebie. Dlatego, że powiedziałem, nigdy już to nie zagram i nie gram, w ogóle nie uprawiam hazardu. Nie masz już żadnych ciągotek w tym kierunku? Zero. Mówię, jak patrzę, nawet ostatnio widziałem na stacji benzynowej, jak pojechałem stankować samochód, to patrzę, a tam babcia taka gra, ja nie wiem, ile może mieć, 50 lat, to nie babcia już, no ale starsza kobieta gra i wrzuca nam pieniądze i tak podchodzę do niej. Jak pani odejdzie od tej maszyny, tak wiesz, mówię, ona tak patrzy. Ja tylko tam na chwilę tam wrzucę coś tam, a później tak mówię, podchodzę do stacji, do tego, do kasy, płacę, a ten gościu tam mówi, ja mówię, kurczę, to już ja sam do niego, ale ja, że babcia już gra, ona tu ciągle przegrywa, mówi, ciągle tu gra, a później ona mówi, że coś tam wygrała, tam chyba 50 zł wyciągnęła, znowu to wrzuciła, tak chwilę posiedziałem, mówię, ja pięknie, jeszcze starsza kobieta i w takim nałogiem, to jest najgorsze, co może być, bo tych ludzi jest bardzo dużo, to nawet ludzie sobie nie zdają sprawy, jak hazard jest ciężkim nałogiem, bo z narkotyków można wyjść przede wszystkim dlatego, że przychodzi etap w życiu. Ja nigdy nie miałem, nie byłem uzależniony od narkotyków, więc chwała mi za to i w ogóle nigdy nie będę. Nie mówię, że nie próbowałem, prawda, ale mówię, że wiem po tym, że człowiek jak jest zagrożony życiem, to wszystko, prawda, i może rzucić papierosy i wszystko, a tam co jest zagrożenie? Nie ma, po prostu popada w jeszcze większy nałóg i to jest najgorsze. To teraz przyjemniejszy temat, aktywnie udzielasz się na Facebooku, gdzie masz już ponad 350 tysięcy fanów. Starasz się czytać większość komentarzy, które ci wpisują pod postami? No właśnie, kiedyś to było tak, że staram się odpisywać wszystkim moim kibicom, moim fanom, moim antyfanom, bo to wiadomo, różnie się zdaje. Ale teraz nie mam jak, no bo mam 6 tysięcy wiadomości do odpisania. Nie chcę tego nikomu powierzyć, ponieważ chcę zawsze ten jedyny fanpage traktuję jako jedyna i jedna rzecz, gdzie wszyscy kibice mogą się dowiedzieć wszystkiego ode mnie. Tylko ode mnie, tam nie ma żadnego kogoś, kto tym się operuje. Jedynie moja kobieta tam sprawdza coś tam, czy tam. Ja mu powiedziałem, jak ktoś będzie pisał jakieś brzydkie rzeczy, to blokuj. Nie konstruktywna krytyka, tylko jakieś obrażanie, na co mi to tam jakieś takie. Ale na przykład jestem po walce, to mam te 6 tysięcy, to odpisuję na 200, no ale co, jak zaraz odpiszę i te 200 znowu odpiszę i napiszę jeszcze inne i po prostu jest mi ciężko, ale staram się odpisywać. Na przykład robię to, ale teraz na przykład w ogóle przed walką nie wchodzę. Wchodzę tylko coś udostępnić, skądś tam na przykład to, tamto i na tej zasadzie. A jak odbierasz negatywne komentarze, tak zwanych hejterów? Na początku się tym gdzieś tam przejmowałem, teraz to mam to w nosie, no wiesz. Pewna grupa ludzi jest, którzy... Właśnie dziwi mnie to, że Polacy tak to odbieram. Jak komuś jest, nie wiem, żyje sobie w swoim świecie, zarabia tam jakieś tam pieniądze, nie stać go na pewne rzeczy, to zazdrości. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zazdrości. Ja nigdy nikomu nic nie zazdrościłem. Ja się wręcz cieszyłem, jak mój kolega miał fajne buty, wiesz, jak miał jakieś spodnie, ja, czy tam coś, czy komputer, czy coś tam, bo chodziliśmy razem z tego korzystać, graliśmy, gdzieś tam było takie. A tutaj ludzie są naprawdę, komuś się lepiej coś powodzi, to naraz go, jemu się, mnie najbardziej denerwuje takie, jak coś tam podałem, jakieś stawki, ile możemy zarobić za walkę, a on, kurde, jak, oni w życiu nie powinni tyle zarobić, przecież
co tamto, a ktoś popatrzy, jak my się tu poświęcamy, ile kosztuje nas przygotowanie do takiej walki, ile kosztuje nas wyrzeczeń, wszystkiego. To chłopie, skoro ty mówisz, że ja nie powinienem tyle zarobić, to sam idź na bok, sam zostań pięściarzem i boksuj i wtedy gówno ci do tego, tak? To mnie najbardziej denerwuje. Niech każdy się postawi w takiej sytuacji, niech przyjdzie na trening. Czy też masz prawo, bo równie dobrze dzisiaj mówisz, ty słuchaj, mówię Michał, sam do siebie mówisz, ja dzisiaj jestem i będę bokserem. A tylko zrób to, tylko przejdź te wszystkie wyrzeczenia, to co inni w pewnym momencie odpadają, bo przecież na juniorach było zawodników macha. To mówię, to taki przeciętny człowiek gada, niech sobie gada co chce. Ja i tak zarobię te pieniądze, tak mam i czy ja się tym odnoszę, coś tam gadam? Nie, to jest moje ciężka wypracowana praca. Tak jak ty za coś zarabiasz, zrobisz fajny materiał, na przykład ktoś cię, o kurczę, o, może on zrobi fajnie, za co dostajesz premię i za to, a ktoś powie, ty za co on tyle zarabia, jak on nic, no, na przykład, nie? Mówię, pojawiają się i takie komentarze. Dlatego mówię, jest to dziwna ta nasza taka, takie patrzenie tych Polaków, jest to dziwne, no ale to niech sobie robią, no i niektórym tylko to zostaje, siedzieć przy komputerze, napisać coś, może im to sprawia radość, niech im sprawia, tylko mówię, docencie to wszystko, to co robimy, nie tylko ja jako pięściarz, tylko my, Polacy, jako sportowcy, bo wiadomo, że najłatwiej powiedzieć, jak się coś nie wychodzi, to najłatwiej wszyscy nie, już, bla, bla, bla. A jak jest dobrze, to wszyscy, Jezu, Jezu. No, taką mamy mentalność, to jest przykre, ale tak jest.